Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu. Tym razem zagramy sobie klubem, który jak zawsze dostał najwięcej łapek w górę. I dzisiaj jest to Ameryka, klub, w którym grał Benitez, który jak wiecie, no już teraz nie będzie go w żadnej FIFA ani nic, bo ten zawodnik już nie żyje i z tego powodu postanowiłem go dać na ławkę rezerwową głęboką. Nie będę nim grał, także pasuje jakiś tam szacunek zachować. Więc stwierdziłem, że nie będę go wystawiał w tym spotkaniu i prosiłbym, żebyście się też ogarnęli w komentarzach, nie pisząc pierdół na jego temat, bo jednak tutaj trochę szacunku się należy, także zobaczymy, kogo nam znajdzie. Mam nadzieję, że to będzie szybko, bo czasem są jednak problemy ze znajdywaniem tych przeciwników, tym bardziej jak wybieramy takie dziwne zespoły. Ja sobie tutaj ustawiłem już skład w miarę fajny, Molina na defensywnym, Alderte, Layun, Reyes, Aquiliar, Munoz, do tego Sambueza, Jimenez, Mina. No nie mogę znaleźć żadnego przeciwnika, to też jest trochę no dziwne. No ale cóż, może teraz się uda. Także popróbujemy, ja to najwyżej wytnę sobie i zobaczymy. Dobra, no w końcu udało się kogoś znaleźć, ja to tak jak mówiłem, wyciąłem, także nie będziecie tego widzieć, tego mojego szukania, które trwało 3 minuty, więc naprawdę, no. Jeszcze może kilka słów o Benitezie. Nie patrzcie na to, że media podają taki powód jego śmierci w postaci wypadku samochodowego. Z tego co czytałem, to zmarł w wyniku zatrzymania krążenia. Czyli no kolejny piłkarz, którego spotyka takie coś, no tym bardziej, że no naprawdę to jest coś dziwnego w ostatnich latach. Wielu piłkarzy już na boisku zmarło i nie tylko. I są to powody właśnie zatrzymania akcji serca lub krążenia lub tego wszystkiego. Naprawdę no jest to wciul dziwne dla mnie, bo mają tyle badań, tyle tego wszystkiego. Także nie wiem, albo to jest po prostu to jest koks, czyli branie jakichś środków dopingujących, ale tego nigdy nie będziemy wiedzieć, albo nie wiem. Wątpię, żeby to było niedopatrzenie. Grałem przeciwko Saint-Étienne. No i zobaczmy, ten temat już zostawiam w spokoju. Wiem, że będzie trochę gorąco w komentarzach, ale mam nadzieję, że się ogarniecie i pokażecie jednak, że potraficie czasem na poważnie do czegoś podejść. Dobra, ciśniemy. Ostatnio udało się zdobyć mistrzostwo. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. Szósta minuta, strzelać już można. Oczywiście jakbym strzelił w piątej i on by wyszedł tak. O, fucking, jak to nie weszło. To nagrałbym jeszcze raz. Dobra, z góry, z góry, z góry, z góry. Póki co naprawdę nie istnieje. Ale wiecie, jedna głupia kontra i dupa z meczu, dobra. Sambueza, Bermundez. Pierwszy raz gram tym klubem, w ogóle wiele z takich klubów, którymi gram po raz pierwszy, właśnie dzięki wam w sumie. No bierz to mu, ale zapierdziela tym Saint-Étienne. Będę miał trochę problemów, żeby go połapać, no ale cóż. Lechia Gdańsk też miała... Co to jest karny, tak? Naprawdę? Naprawdę? A Aubameyang jeszcze, ja pier... Dziękuję EA. Jak zawsze nie dali o sobie zapomnieć. EA Sports, cine shit. Co za gunwo, no. Weź tu człowieku, graj. Pierwszy raz był pod moją bramką. Po moich niewykorzystanych setkach i dostał karnego i dupa. Ajajajajaj. Może się już powinienem przyzwyczaić, ale to dalej wkurza. Rozumiem, kiedy wjadę w ślizgi, nie trafię sobie w piłkę i jest karny, a rozumiem, nie rozumiem tego, kiedy naprawdę nie wiem za co. Tak jest, 1-1. Mina. Mino. Ogólnie nie wiedziałem, z jakiej ligi jest klub Ameryka. Zastanawiałem się nad... nad resztą świata, myślałem, że jest tam gdzieś upchany w reszcie świata i
Myślałem nad ligą argentyńską, brazylijską, a okazało się, że jest to liga meksykańska. Także tutaj moje niedopatrzenie. Bermundes. Pewnie wielu z was liczyło na wystawienie do pierwszego składu Beniteza, ale nie, nie, nie. Postanowiłem, że jednak nie. Ale to będzie akcja! Jak on to obronił? Kto to jest na bramce w ogóle w tym Saint-Étienne? Ajajajajaj, Alonso. Jeśli takim klubem się uda wygrać z Saint-Étienne, to naprawdę ma strasznie wolną obronę. Niektórzy mają po 70, to jest max tempa, 50, no różnie. Dlatego z Aubameyangiem będę miał dosyć spore problemy. Dobra. Jeszcze jest tak gorąco, nie wiem jak u was, ale u mnie jest naprawdę 3 dychy teraz, jak zwykle. I nagrywa się tak ciężko. No, a Aubameyang, na pewno go dogonię. Kurde, o, już myślałem, że to będzie. A, już myślałem, że to będzie bramka na 100%. Już puściłem pada po prostu nawet. Ale przywalił z lewitki. No, bierz piłę. Patrzcie, jak mi uciekają. Właśnie to jest ten problem. Także podawajcie mi przynajmniej kluby, w których mogę pograć normalnie. Dobra, Muniz. 30 minuta, 1-1. Ja tutaj po zwycięstwo przyjechałem. Widzę, że sędzia... A, już miałem mówić. Zajebiście. Zajebiście, Aubameyang. No. Dobra. No dlaczego tak podajesz jak ziemniakiem jakimś? Ja pierdziele, mocniej. Komu ja tu zagram teraz? Dobra, spróbuję coś takiego. Ajajajajaj. Faul, no gwizdnij. Turek pieprzony. O, tego też nie dogonię. Czy jest jakiś zawodnik, który jest wolny w tym Saint-Étienne? Jakiś, którego mogę sobie dogonić na lajcie? Czy wszystkich mamy takich zapierdzielaczy ruskich? Pięknie, ale rozciągnął. Dobra, wjeżdżamy z wrzutką, albo nie, na krótko to spróbuję. I teraz wrzutka dopiero. Zamknij to! Co gość ma fartucha? Oddawaj fartuch. No, już. Ciekaw jestem w ogóle, jak tam się spisuje Aubameyang w lidze niemieckiej. Możecie mi napisać, jak mu idzie w Borussii. A się urwał. Jedź, mina. Ten mina jakiś ogarnięty. O kurde, pochwaliłem. No. Fucken. Nie nadążam. Pierwsza połowa chyba się skończy takim wynikiem. Chyba, że teraz coś jeszcze uda mi się ugrać. Ostatnia akcja, rozegrajmy ją fajnie. Tak, i dojdziesz, i wrzutka. O kurde, jak to uderzył, jeszcze rzut rożny chyba na koniec. Dobra. I po rożnym z baniaczka. Albo i no... O, fuck. Niedużo. Szkoda tego karnego, naprawdę z dupska, no. 4 strzały celne moje i 4 jego też. Równy mecz, nierówne drużyny. Mina tu walczy. Dobry jest ten koleś. O, to. Kurde.
Ja pierdzielę, Abu Mayenga to teraz za 3 dni już nie dogoni nawet. Dobrze, że to zjebał. Zapomniał skręcać chyba. Dobra, teraz mina. Jedyny szybki zawodnik u mnie chyba. Z tym Abu Mayangiem to normalnie... O, pięknie. Oj, dlaczego ci piłka odskoczyła, kretynie, biegłeś, ze mnie nikt nie atakował. Ja! Poszedłbym sam na sam, jakby on to podał normalnie, tak jak chciałem. Co za koleś, co za typ. Chyba będą zmiany. Pięknie, i tam wychodzi mina na górze. Mina, ajajaj. Dobra. No faul był, faul, ej no. Kurde, gwizdaj coś, Turku pieprzony. Tak niewiele brakuje, żeby wyjść na to z tego... na to sam na sam, fuck. Prawdę minimalnie jeszcze ten Abu Mayang czy Obama Yang mnie tu irytuje. Graj na minę. Fuck. Jeszcze jak nagrywam, to muszę wyłączać wiatrak, bo szumi i mnie to tak wkurza teraz, bo takie jest gorąco. Dobra. Gdzie jest mina? O, nie chciałem do ciebie, ale masz. Jak to zjebłem? Ja, fuck. Czemu nie strzelałem? Na siłę szukałem tego miny gdzieś tam. Powinno być 2-1, kurde. O, jak rozciągnął. No teraz ja! Kurde! Kutwa, Marek. Miało być tak pięknie. Kurde, no niewykorzystanych okazji naprawdę masa w tym spotkaniu. Na początku tamtej połowy i teraz znowu dało mi się przycisnąć, ale nic z tego. No, gościu! Jak się zabierał, ja pierdzielę. Naciskam mój, naciskam, a ten przyjmuje, obraca się, patrzy. Co za koleś. Zapłon jak diesel na mrozie. Dobra, bierz. Gwizdnie. Kurde. Rożny, 15 minut do końca. Z góry. Jezus Maria, to ten sam koleś. Chyba. Dobra, nie ma co się bawić. Albo wszystko, albo nic. Albo dostanę bramkę, albo ja strzelę. No, jedź mina. Kurde, no. Denerwuje mnie to, bo wiem, że powinienem strzelić jeszcze jedną na pewno. On też miał w sumie tą poprzeczkę, ale pomimo tych naszych poprzeczek, to miałem tyle sytuacji, że masakra. Ciekawy jestem, jaki byłby wynik, gdyby nie te moje niecelne. Kurde. O. No biegnij. Ja pierdzie. On tylko tego na Obama Yanga gra wszystko. W sumie no nie dziwię się, bo jest mega szybki i ucieka mi jak tylko chce. Bierz piłkę.
A w deszczu to jest zły pomysł. Kurde. Tak jest, sam bramkarz. Pięknie. Ten jest ogarnięty w miarę, można trochę im podciągnąć. No z góry. 87 minuta. Podanie do Miny. Mina, do środku i to, i gol, 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 gol. Tak jest! Menes! Fuck yeah. Pięknie. Trochę farta tam było przy tym odbiorze Miny, ale udało się i teraz spadamy na defensywny. Ale nie na super. Na zwykły. Nigdy nie ustawiam na super defensywny, bo zawsze wtedy tracę bramkę, nie wiem dlaczego. I do Miny. Aj. Fajny strzał, jeszcze rzut rożny, 90 minuta. Szansa na podwyższenie tego rezultatu. I... kurde. Ale przywalę. Ajajaj, koniec spotkania. Ja się z wami żegnam, zapraszam do kolejnych odcinków. Wybierajcie mi zespół, jaki mam zagrać. 9-4, moi napastnicy obaj dostali taką ocenę. Zobaczmy, ile już mam punktów. Po dwóch meczach 6 punktów, także trzymajcie się. Do usłyszenia i piona.